W agropromocji uczestniczymy drugi raz ze względu na to, że od 2013 roku prowadzimy tą tłocznię, więc w tamtym roku postanowiliśmy pierwszy raz wystartować w agropromocji. Co w tym roku pokazujecie? Czego u Was się można nabyć? Soki jarzynowe, owocowo-jarzynowe i owocowo-owocowe, jak również zioła zalewane sokiem jabłkowym, które są nowością w tym sezonie. Ziołami takimi jest mięta, jest rabarbar, jest pokrzywa, werbena i melisa. W ubiegłym roku furorę i w ogóle królową na tłoczni była pokrzywa zalewana sokiem jabłkowym. Okazało się, że w tym roku również zdobyła pierwsze miejsce po raz drugi na europejskich targach w Zakopanem. I tutaj też się cieszy bardzo dużą popularnością. Zresztą widzę, że soki, które są, zioła, które są zalewane i naturalnie widać te zioła w tych sokach, mają bardzo duże, cieszą się bardzo dużą popularnością. A dzisiaj co jest przebojem dnia? Myślę, że gruszka. Jest bardzo dużo dzieciaków, a dzieciaki niestety słodkie. Słodkie i gruszka ma coś w sobie, że dzieci ją lubią.